Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Sakrament początku i sakrament zrodzony z odkupienia ciała. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 24 listopada 1982 roku. Przeprowadziliśmy analizę listu do Efezjan, przede wszystkim pod kątem sakramentalności małżeństwa. Patrzymy teraz jeszcze na ten sam tekst w pryzmacie słów Ewangelii. Słowa Chrystusa wypowiedziane do faryzeuszów mówią o małżeństwie jako o sakramencie, czyli o najpierwotniejszym objawieniu zbawczej woli i zbawczego działania Boga na początku, w samej tajemnicy stworzenia. Mocą tej zbawczej woli i zbawczego działania Boga mężczyzna i kobieta, jednocząc się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, mieli być razem zespoleni w prawdzie i miłości jako dzieci Boże, przybrani za synów w jedynym, odwiecznie umiłowanym Synu. Ku takiej jedności, ku takiej komunii osób, na podobieństwo jedności osób boskich, zwracają się słowa Chrystusa, które mówią o małżeństwie jako o sakramencie najpierwotniejszym i równocześnie potwierdzają tenże sakrament na gruncie tajemnicy odkupienia. Pierwotna bowiem jedność w ciele mężczyzny i kobiety nie przestaje kształtować dziejów człowieka na ziemi, chociaż straciła ową przejrzystość sakramentu, znaku zbawienia, jaką posiadała na początku. Jeśli Chrystus wobec swoich rozmówców z Ewangelii Mateusza i Marka potwierdza małżeństwo jako sakrament ustanowiony przez Stwórcę na początku, jeśli stosownie do tego stawia pod jego adresem wymaganie nierozerwalności, to tym samym otwiera to małżeństwo na zbawcze działanie Boga, na moce płynące z odkupienia ciała, które pomagają przezwyciężać skutki grzechu i budować jedność mężczyzny i kobiety według odwiecznego ustanowienia Stwórcy. Zbawcze działanie, jakie płynie z tajemnicy odkupienia, przejmuje w siebie owo pierwotnie uświęcające działanie Boga w samej tajemnicy stworzenia. Słowa z Ewangelii Mateusza, a także Marka, mają równocześnie bardzo wyrazistą wymowę etyczną. Są to słowa potwierdzające najpierwotniejszy sakrament na gruncie tajemnicy odkupienia, a równocześnie ustanawiające stosowny do tego etos, który już uprzednio nazwaliśmy w tych rozważaniach etosem odkupienia. Etos ewangeliczny i chrześcijański w samym swoim teologicznym rdzeniu jest etosem odkupienia. Skądinąd możemy znaleźć dla tegoż etosu wykładnię rozumną, wykładnię filozoficzną o charakterze personalistycznym, jednakże w swoim teologicznym rdzeniu jest on etosem odkupienia, owszem, etosem odkupienia ciała. Odkupienie staje się zarazem podstawą zrozumienia szczególnej godności ciała ludzkiego, zakorzenionej w osobowej godności mężczyzny i kobiety. Właśnie racja tej godności stoi u podstaw nierozerwalności przymierza małżeńskiego. Chrystus odwołuje się do nierozerwalnego charakteru małżeństwa jako najpierwotniejszego sakramentu, a potwierdzając ten sakrament na gruncie tajemnicy odkupienia, równocześnie wyciąga wnioski natury etycznej. Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Można powiedzieć, że w ten sposób odkupienie jest dane człowiekowi jako łaska nowego przymierza z Bogiem w Chrystusie i równocześnie jest mu zadane jako etos, jako kształt moralności odpowiadający działaniu Boga w tajemnicy odkupienia. Jeśli małżeństwo jako sakrament jest skutecznym znakiem zbawczego działania Boga od początku, to równocześnie w świetle rozważanych tutaj słów Chrystusa sakrament ten stanowi zarazem słowo wzywające człowieka, mężczyznę i kobietę, aby świadomie uczestniczyli w odkupieniu ciała. Ów etyczny wymiar odkupienia ciała zarysowuje się w sposób szczególnie głęboki, gdy rozważamy słowa Chrystusa wypowiedziane w kazaniu na górze w nawiązaniu do przykazania nie cudzołóż. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Poświęciliśmy uprzednio tej lapidarnej wypowiedzi Chrystusa z kazania na górze obszerny komentarz, kierując się przeświadczeniem, że posiada ona podstawowe znaczenie dla całej teologii ciała, przede wszystkim w wymiarze człowieka historycznego. A chociaż słowa te nie mówią bezpośrednio i wprost o małżeństwie jako sakramencie, to jednak niepodobna ich oderwać od całego sakramentalnego podłoża, w którym z uwagi na przymierze małżeńskie osadzone zostało bytowanie człowieka jako mężczyzny i kobiety, zarówno w pierwotnym kontekście tajemnicy stworzenia, jak też z kolei w kontekście tajemnicy odkupienia. Owo sakramentalne podłoże dotyka za każdym razem konkretnych osób, przenika w to, czym, a raczej kim jest mężczyzna i kobieta w swej pierwotnej godności obrazu i podobieństwa Bożego z racji stworzenia, a zarazem w tejże samej godności, dziedziczonej pomimo grzechu i stale na nowo zadawanej człowiekowi poprzez rzeczywistość odkupienia. Chrystus, który w kazaniu na górze daje swoją wykładnię przykazania nie cudzołóż, wykładnię konstytutywną dla nowego etosu, zadaje w tychże samych lapidarnych słowach godność każdej kobiety, każdemu mężczyźnie i równocześnie, chociaż z brzmienia słów wynika to tylko w sposób pośredni, zadaje też każdej kobiecie godność każdego mężczyzny. Zadaje wreszcie każdemu, zarówno mężczyźnie jak kobiecie, jego własną godność, poniekąd sakrum osoby, i to ze względu na jej kobiecość czy męskość, ze względu na ciało. Trudno nie zauważyć, że słowa Chrystusa z kazania na górze dotyczą etosu. Równocześnie też trudno nie przyjąć po gruntowniejszej refleksji, że są to słowa wypowiedziane z samej głębi odkupienia ciała. Chociaż zaś nie mówią one wprost o małżeństwie jako sakramencie, nie trudno ustalić, że swoje właściwe i pełne znaczenie osiągają one w relacji do sakramentu, zarówno tego najpierwotniejszego, który związany jest z tajemnicą stworzenia, jak też z tego, w którym człowiek historyczny, po grzechu i z racji swej dziedzicznej grzeszności, ma odnajdywać godność i świętość małżeńskiej jedności w ciele na gruncie tajemnicy odkupienia. Chrystus w kazaniu na górze, jak również w rozmowie z faryzeuszami o nierozerwalności małżeństwa, przemawia z głębi tej Bożej tajemnicy i równocześnie sięga do samej głębi ludzkiej tajemnicy. Dlatego odwołuje się do serca, do owego miejsca wewnętrznego, w którym przesilają się w człowieku dobro i zło, grzech i sprawiedliwość, pożądliwość i świętość. Mówiąc o pożądaniu, o pożądliwym spojrzeniu, Chrystus uświadamia swym słuchaczom, że każdy nosi w sobie wraz z tajemnicą grzechu wewnętrzny wymiar człowieka pożądliwości. Trojakiej, pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota. Właśnie temu człowiekowi pożądliwości sakrament odkupienia jest dany w małżeństwie jako łaska i znak przymierza z Bogiem i zadany jako etos. I równocześnie w relacji do małżeństwa jako sakramentu jest zadany jako etos każdemu człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie. Jest zadany jego sercu, jego sumieniu, jego spojrzeniom i jego postępowaniu. Małżeństwo jest wedle słów Chrystusa sakramentem samego początku. Równocześnie zaś na gruncie historycznej grzeszności człowieka jest ono sakramentem zrodzonym z tajemnicy odkupienia ciała. Pater noster, ies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nostri vittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.